Cześć, tutaj Wichu 1993, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu retro. Więc robimy sobie teleporter. Pozwoliłem sobie tutaj właśnie zrobić ten teleporter, ponieważ byśmy chcieli na pewno przechodzić nie ręcznie na nogach do kopalni, tylko byśmy w kopalni, a do dziury, gdzie będę kopał większe dziury, żeby właśnie mieć tą możliwość teleportu z Industriala, bo czemu nie? Dobra, więc tak, potrzebuję Advanced Machine Casing jeszcze, mam już przygotowane dwa frekwencji transmitery, jak wiecie, no, jestem pełny EMC i tak dalej. I teraz potrzebujemy dwa razy, co to było? Advanced Teo. Ach, gdzie to ja mam? Gdzieś tutaj mam. A może i nie? Czy ja naprawdę nie mam już tych? No dobra. Skoro chyba gdzieś mam, może nawet tutaj. Tak, porządek się zrobił, no. Znaczy nie w tej skrzynce, a na tym, no. Największy porządek, jaki kiedykolwiek zobaczycie. Nie, no, aż tak źle chyba nie było. Co wy na to? Nie było chyba aż tak źle. Więc szukam bez tutaj powodzenia. W ogóle czemu ty nie działasz? O ja, przecież ja tego nie mam. Znaczy mam przecież, ale kompost? A, już wiem, o co tu chodzi. Już wiem, o co tu chodzi. Jest woda, jest to i tamto, ale nie ma energii, żeby ruszyć z tym koksem. Mam tu jakieś... Nie mam. Alera. Węgiel, drewno, cokolwiek, coś co się pali. Coś co się pali. Coś co się pali. Dark matter, nie. Nie. To. Czy ja znajdę cokolwiek co się pali? Cokolwiek co się pali? Oczywiście, że nie. Bo przecież to paliwo! Paliwo mamy tutaj. I to naprawię sobie teraz od razu to miejsce i. Wii. Wii. I nie tu. Tutaj. Musiałem to zrobić, bo mnie bardzo męczyło, że to nie działa. Po prostu mnie męczyło to, że tam jest tyle tych drzew i one się w ogóle nie zbierają. No, bardzo męczące, no. Potrzebuję tych płytek. Nie mam pojęcia, czy mam tutaj w tym systemie. Chyba mam, ale jak zrobię tylko te płytki, to będę mógł zrobić teleporter. Teleporter. Nie mam żadnych. O, mam, proszę bardzo. Potrzebuję dwa Advanced Aloje i potrzebuję Carbon Plate, też dwa. O, obsydian leci. W końcu. Wow. To się postarał. O, mam tutaj 64. Up, plejty. Nie mam. Ale to się zrobi. Okej, ludzie, więc bierzemy sobie to. I jeszcze frekwencji transmitter, teleporter 1 i teleporter drugi. Jeszcze będę potrzebował chyba jeszcze jednego frekwencji transmittera. Chyba, nie wiem, nie pamiętam. Już dawno nie używałem tych. Więc tak, one nie mają buferu energii. Będziemy musieli je postawić. Te łóżko lewitujące jest piękne. Będziemy musieli postawić to przy MFSU. Na przykład przy reaktorze. Na przykład. To jest jeden ze sposobów. No już działa, super. Prawie działa. No bo już widzę, że produkuje nasze paliwo. No ale mamy tutaj MFSU. Jeżeli podłączymy to. Tu to powinno być ok, czyli postawię jeden teleporter tutaj. Energii tutaj nie ma, bo niestety znowu to samo. Co? A ja pierdzielę. Ja nie mam teraz tego jeszcze. No super. Jak ja teraz wyjdę? A! Ratuj! Jeszcze ty. Zniszcz się. Trochę to potrwa w wodzie. O, bardzo długo. Bardzo długo. Dawaj. Ła, no super. A, bazę. Dobra, zrobimy to sposobem brzydkim. B i w ogóle. A, bloki jakiekolwiek. No, mamy niby ten, kable. Hop.
Hop. No. Walka o życie, kurde. Bez jaj. Nie mogę postawić tu. Ach. Ale szybciej mogę zniszczyć to. Dobra, więc odpalamy z powrotem naszą geotermalną elektrownię, która powinna działać. Na wszelki wypadek zabiorę ten kabel, jeszcze raz postawię i zresetuję ten transformer, więc teraz na pewno będzie działać i nie ma problemu, więc teleporter jeden jest postawiony. Frequency transmitterem się klikało na niego. Dobrze. I teraz po prostu ten drugi musi, bo nie wiem, czy on ma GUI jakikolwiek? Nie, nie ma żadnego GUI. Potrzebujemy jeszcze dźwigni do tego. Dźwigni. I jeszcze postawimy ten drugi teleporter w naszej kopalni, gdzie tam slajmy kiedyś szukałem. Pamiętacie? Tam dużą dziurę zrobiłem. I tam będę chciał wykopać dużo rzeczy. Dobra, wszystko jest gotowe. Link już jest zrobiony między dwoma teleportami. Jeszcze musimy włączyć reaktor, żeby wygenerować EU. Wyłączyć FABA, bo jest niepotrzebny teraz. I teraz będzie nam się zbierać energia. Pozbiera nam się dosyć dużo tej energii i będziemy mogli się teleportować, bo im dalszy zasięg, tym więcej energii zabiera. To jest oczywiste. Tutaj się nam robi energia, ale czy nam nie spada ta energia, a powinna? Chyba tutaj też się kabel zepsuł. Oh fuck. Nienawidzę tego. No nie. Gdzieś ja to mam tu? Mam machine block. Ale mogę to podłączyć bezpośrednio, bo przecież jest taka możliwość, bo to przecież jest... No uciągnie. O, w ten sposób. Nie trzymaj tego. Dobra, będzie dobrze. Czemu to zrobiło? A, i tutaj nie ma kabla. Dlatego tak tutaj. O, super. Teraz powinno nam się bardzo szybko zbierać EU. Super. Więc chyba wystarczy tyle energii do teleportacji. Zobaczymy. Tak więc, magia! Teleportujemy się. Tylko przycisk zrobię tutaj i voila! Boom, 3, 2, 1, boom! Loading train. Wow. Gdzie ja jestem? What the fuck? Co to są za reaktory? Co to jest za... Oklopero! Kichuj, ty już! Co ty, co się stało, powiedz ty mi? Ja byłem, słuchaj ty, jestem na sezonie retro, sobie zrobiłem teleporter tam w jakieś fajne miejsce gdzieś, nie? Ale on mnie wywalił gdzieś, nie wiem gdzie, w ogóle czemu jest wersja 1.10.2? Przecież ja byłem na 1.2.5. What the fuck? Właśnie, witamy na 1.10. Chyba twój pierwszy raz, nie? No jasne, pierwszy raz na 1.10, ale skąd, jak, co, teleport inaczej wygląda, bo to nowy Industrial Craft, znaczy odnowiony, ale wow, co, jakim to cudem, to jest niemożliwe, ale dobra, fajnie, what the fuck, czyli co, mój świat retro, już nie wrócę, weź mnie z powrotem, chcę z powrotem być. Ale nie, ale mój teleport nie jest zlinkowany z twoim, ja nie wiem, jakże się ty tu dostał, ja nie wiem, skąd ty koordynaty tu miałeś nawet. Widocznie moje atomy gdzieś powędrowały bardziej dalej. Coś ty zaś spieprzył. No nic nie spieprzyłem, po prostu odpaliłem teleport i nagle tutaj się znalazłem. Tak o! Okej, mi to kuźwa nic nie mówi. W ogóle ty mi powiedz, gdzie ja jestem. To jest paczka Age of Engineering na 1.10, to jest planeta Minecraftia. Znaczy chyba, nie wiem, kuźwa. Ja ją tak nazywam, whatever. I to jest moja baza. W sumie. Czyli jesteśmy w bazie Klopera, całkowicie przypadkowo na paczce Age of Engineering, która jest na wersji 1.10.2. Wow! Jak chcesz pozwiedzać, proszę cię bardzo, tylko weź, nie zniszcz mi nic. Nie podpinaj nigdzie reaktorów. Ja, o, reaktory, właśnie. Nowe, fajne reaktory. Nie. Pamiętacie, ludzie, reaktory na 1.2.5 to tu wyglądają w ten sposób. Mamy quad cele i są też dual cele, a nie jesteśmy ograniczeni tylko do pojedynczych celi jak na 1.2.5. Dodatkowo mamy dużo więcej możliwości customizowania. Jak miło. No, i na dodatek mamy zarąbiste te sposoby na automatyzację, jak te logic cable z Integrated Dynamics.
I jeszcze patrzcie ludzie na to. Fibry. No fuck. Fuck. Nie widzę go fibra. Patrzcie ludzie, fibry mają tutaj 8192 EU per tick. Przesyłu. No sorka, mam magnes. Wiem, że masz magnes. Skąd ty to wiesz? Bo widziałem, że mi zabrałeś blok. Okej, okay, no to jest nawet dobre. No i... czekaj, zaraz ci pomogę. Daj mi chwilę. Bo nie mam schodów, bo mi są niepotrzebne. Masz. Wow, armor stance z Bibliocrafta. Jestem ubrany w hazmat suita. Rzuciłem ci przedmiot, żebyś wyleciał na piętro, ty. Jej. Ale musiałeś mi hazmat wziąć. Jasne. Ludzie, wiecie co? Pamiętacie, co mówiłem na tamtej wersji, na 1.2.5, że nie ma promieniowania i tak dalej. Patrzcie. Jestem w hazmacie. Mam Enriched Uranium w ekwipunku, a Klopero ma Ring of Magnetization. Fuck it, no. Klopero! Nie. Chodź nie. Tu. Chodź nie. Tu, chcę zademonstrować to. Nie, daj mi spokój. Jeszcze będzie okazja. No, będzie okazja, cholera, ja ci dam. No, ale powiem wam szczerze, że tego się nie spodziewałem, że się znajdę tutaj. Tak... Po prostu. Ui. Chodź jeszcze kuźma na piętro. Więc to jest. Więc to jest baza Klopero, który ma swój własny. W ogóle nie wiem czemu, ale mi się śniło, że właśnie sobie mam ekspres do kawy i sobie kawę. What the fuck? O co chodzi? Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć ekspres do kawy. Nieważne. Ale poważnie, chciałbym. Kiedyś miałem ekspres do kawy, ale już nie mam. Chciałbym mieć ekspres do kawy. Ja wolę rozpuszczalną pić. Ja też, ale ekspres do kawy to tak wiesz, no inputujesz rzeczy i odputujesz kawy, no tak prosto. Oho, patrzcie, daję 40 tych. Wow, speed 1. Speed 1. Ui. Okej, ale rodzi się teraz pytanie, co ty cholera zamierzasz zrobić? Bo ja nie mam tego, ja nie mam zlinkowanego twojego starego teleportu z tym. Jak ty chcesz wrócić? Akurat, no właśnie nie wiem jak chcę wrócić. Chyba pytanie, będę skazany. Chcesz wrócić? Będę chyba skazany na Age of Engineering. Oh. Będę musiał chyba znaleźć sposób na powrót. Albo na drugą taką anomalię może się zdarzy kiedyś. Bo ja wiem, istnieje wiele teleportów. Bo ja wiem, w ogóle... Bo ja wiem, jestem na wersji 1.10, tak z dupy. No w sumie. Ty kuźwa zapieprzył mi jetpack. O boskę, no nie wiem co powiedzieć. Fajne masz tutaj te tereny wokół. A dziękować. Ale podejrzewam, że ty też znajdziesz jakieś, jak pójdziesz co w siną. Motylki, tego nie znajdziecie na retro. Właśnie nie wiem skąd mi się motyle zabrały. Motyle, jeżeli analizujesz tree saplingi, to zanalizowane tree saplingi mają szansę właśnie spawnu motyli. Jeżeli ich nie zanalizujesz, na przykład załóżmy oak saplingi minecraftowe, to nie, ale jak zanalizujesz to dlatego, tak. Bo miałem, posadziłem po prostu hill cherry i od tamtej pory mam kuźwa tutaj. I motyle też bridują drzewa, wtedy nie potrzebujesz pszczół, jak już masz motyle. No właśnie tutaj jesteś zbridowany nawet. No, tak z dupy po prostu. Bez pszczół pięknie działa. No. A chcesz się rumu napić czy coś? Daj kubek. Ty planujesz zostać czy iść gdzieś w pizdu? Ogólnie, no to ja będę planował wtedy nagrać tutaj coś, ale będę musiał pójść w swoją stronę. Co prawda, możemy zawsze się odwiedzić. A to zawsze. O. A co zawsze się możemy odwiedzić? Wow. Za dużo. Kuźma, ej. Co? Ja pieprzony pijak. To za mało. Wii. Ach, Klopero, nabrałeś kolorów. Podejrzewam. Zawsze byłeś czarno-biały dla mnie. Nic nie widzę.
Gdzie ty jesteś? Czekaj, chwila, to jest moje pytanie, gdzie ty jesteś? Nie twoje, ja widzę, kurde, metr przede mną, co jest. O, mówię, nie pij tyle. Ale nie, to było naprawdę dziwne. Ja nie wiem, jak to się stało. Ja planowałem wysadzić reaktor z sobą na retro. O, to nie będziesz miał takiej okazji. Ty, a może się wysadził? Może go, nie wiem, jakoś włączyłeś? Może go zostawiłeś włączonego? Nie wiem. Może zostawiłem włączony, może... A czekaj, on jest włączony! To znaczy, że wysadzi się sam. No to nikt mi nie zabierze mojej technologii na 1.2.5, bo moja baza będzie jednym wielkim kraterem. Ho, ho, super. No, nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. Czekaj chwilę, nie ruszaj się, zaraz ci dam antidotum. Antidotum. O, gdzie ty jesteś? Tu jestem. Boż. No. Ciekawe, czy mam przy sobie cały czas uranium. Lepiej? Nie mam. Ale co do tego trip readingu, to właśnie motyle są okej. No czy wiesz, początek pszczoły, potem motyle. Tutaj widzicie, ludzie, mamy coś nowego. Horus Plant, który jest właśnie na nowych wersjach Minecrafta w Endzie. Piękna rzecz, której nigdy nie widziałem na oczy, ale nie próżnowałem, ponieważ przez ten cały czas grałem tak sobie po prostu na wersji 1.10 i uczyłem się rzeczy nowych. Więc co nieco już wiem. Uczyłem się też bridowania pszczół, bridowania motyli, robienia innych rzeczy, których pokażę wam później. To będziesz manilowo je bridował? No właśnie, jeszcze nie wspomniałem o tym, ale później wspomnę, wiesz o czym. O modzie na G. A czemu? Trzeba wspomnieć, że kuźwa ten. No ale dobra, tu mamy, widzicie, ludzie, Greenhouse z kalkulatora. To jest jeden z nowych modów, które będą pierwszy raz w moich seriach. Mamy tutaj solar panele z Extra Utilities. To jest nowa rzecz, bo mają grid power. Tego nigdy nie było też na moich sezonach. Nowa rzecz. Mamy też Immersive Engineering. Było już, ale Immersive Engineering ma parę nowych, fajnych rzeczy. Chodzi bardziej tu o multibloki. Dodatkowo. W sumie nigdy Immersive Engineering nie aż tak bardzo. Miałem diesel generator z Immersive'a zrobiony. W sumie tutaj mamy w cholerę konektorów. Kiedyś moja baza była podpięta całymi tymi kablami wiszącymi. Teraz to wszystko się po ścianach kryje. Masz Vieta wręcza. Vieta wręcza. Ender IO jest tutaj. I właśnie. Więc... Weź sobie ciągnij Vietę, to zobaczysz, kurczę, kable, nie? No tak. Łup, łup, łup. Mamy tutaj kabelki. Mamy, tu nie mamy. Tam nie ma RF-ów. Tu nie mamy. RF-y są tylko w tej części bazy. Aha, no to mamy tu kabelki. To są drugi tier czy trzecie od razu już? Bo nie widzę. Trzecie. No, zielone. Vibranty. Tu mamy kabelki, ale to są kabelki fluidowe? Nie, to są tak, fluidowe, pewnie tak. Nie widzę ich. Tak, nie, to nie są fluidowe. Dobra. Tutaj ściągnąłbyś ten hazmat. Nie, bo to się trzyma w ekwipunku. A, ty gnoju. Daj mi na chwilę want of traveling. Nie. Daj, na chwilę, tylko na sekundę. Mm-hmm. No daj. Jak ty mi dasz hazmat? No chcę pokazać ludziom, daj. Nie, jak ty mi dasz hazmat? No proszę. Nie, jak ty mi dasz hazmat? Dobra, dam ci hazmat. No. Czekaj sekundę. No. Tam pierwsze tych kuźwa. Właściwie to czekaj, zaraz ci dam staff of traveling, dobra? Czekaj. Okej? Okay. Jasne. Dobra, tak. Masz. Dobra, chodź do mnie, dam ci hazmat. Masz, tu stoi. Ale chodź tu, dam ci hazmat do mnie. Ej, dobra. Już idę. Gdzie ty jesteś? No na dole, w piwnicy. No. Co? No co? No. Pozbieraj to.
Czemu ty to zrobiłeś? Czemu sobie zapełniłeś ekwipunek? Dobra. Już byś chciał. To mi się nie uda, Hazmat oddałem, ma. Dobra, nie mam Land of Traveling przy sobie, jest na górze. Ej, o to by było takie... więc ludzie, ogólnie, będziemy zaczynać nową serię po tym odcinku. To jest bardziej odcinek specjalny z Kroperem. I teraz informacje dotyczące właśnie paczki. A dziękuję, ty debilu. Co ja zrobiłem? To nie ja. Przecież ja nawet nie mam tego. Wiesz to, gnoju. Fucking idiot. A to nie ja. Ja pozbierałem swoje rzeczy. Poważnie. Yeah. Fucking idiot. To weź sobie ten, zaznacz w zadaniach, na wiesz. Umarłeś z radiacji, dostałeś achievement? Nie. A, szkoda. Dobra, więc tak, informacje. To jest paczka Age of Engineering na wersję 1.10.2, która jest dostępna na kurs launcherze, jak to woli. Kurs Forge. I jest to na wersji 1.10, to już wspomniałem o tym. I teraz tak, są tutaj modyfikacje takie jak zobaczycie w opisie, nie tego filmu, tylko już początku sezonu. Po prostu ja dam tam linka do paczki, tam wszystkie modyfikacje są wypisane. Tak, bo mi się po prostu nie będzie chciało wpisywać tyle modyfikacji w opisie. I po prostu jest to paczka wyzwaniowa, customowa. Jak to woli, są tutaj przepisy bardzo zmienione. Właśnie są tutaj też nowe mody, które pierwszy raz będą na moich seriach, na przykład Actual Additions, Calculator, na przykład Garden Clash to jest Immersive, ale tego kiedyś nie było, nie będę wam pokazywał i nie powiem wam, co to jest, co tutaj się dzieje. Dodatkowo mamy tutaj też Integrated Dynamics, to jest mod logistyczny, który wam pokażę później już w trakcie. Znaczy, można zademonstrować na przykład, co to gnoństwo robi. Można zademonstrować. To jest na zasadzie, robicie na przykład if bla bla, true or false, takie tam duperele, w skrócie na przykład, jeżeli chcecie ustawić, jeżeli ta skrzynka będzie miała 50 itemów w sobie, to daj sygnał redstone na true i tak dalej. Takie no, w skrócie. Ten system na przykład działa tak, że jeśli energia spadnie poniżej 50%, czyli 20 milionów chyba? Nie, 2 milionów, to wtedy włącz reaktor. Jeśli jest powyżej 3,5, wyłącz reaktor. A to false albo true, co tu jest na górze, to jest, czy reaktor działa po prostu. Tak. I tyle. Tak. A numer na dole to jest ilość prądu w MFE. Możesz nawet sprawdzić, czy jest tyle samo. 4 miliony. Tak, 4 miliony. Dobra. No. Więc teraz tak, kolejną rzeczą. 4 mody są dograne, może więcej niż 4, ale 4 są ważne, znaczy dużo zmieniające. Po prostu dodane tak, bo tak. Komfortu gry. Dla komfortu gry. Jest to Bibliocraft, ponieważ mamy tutaj tool racki, dodatkowo mamy clipboard. Pokaż mi ten clipboard. Masz. No i mamy ten clipboard właśnie i jest to coś typu, wpisuję sobie zadania, coś tam, mogę sobie zaznaczyć, że zrobiłem to, mogę sobie zaznaczyć, nie wiem, czemu X jest, może, że nie zrobiłem, albo może nie chcesz tego zrobić, albo coś, a może nie chcę zrobić, no i po prostu będę tutaj wpisywał jakieś pomysły. Będą dwa clipboardy. Jeden clipboard to będą moje rzeczy do zrobienia, drugi clipboard przeznaczę na to, jak na przykład w komentarzu napiszecie mi jakieś rzeczy do zrobienia, to ja tam wtedy dam do tego clipboardu drugiego, że to będą właśnie wasze pomysły, a mój będzie osobno w clipboardzie innym. Okej. Okay. Teraz dodatkowa rzecz, mamy tutaj customowe przepisy, mamy tutaj coś takiego jak claimed chunks w GUI, to jest, jak to przypomnij nazwę, że mogę force chunkować? O to ci chodzi?
No mamy po prostu taką mapę i możemy sobie zaznaczyć nasz teren. W sensie, że claim it, i wtedy w tym terenie creeper nam wybuchnie, to eksplozje po prostu nic nam nie zrobią. Znaczy nam zrobią, ale nic nie zrobią blokom, ponieważ eksplozje są wyłączone. I jeżeli shiftem nadusicie, to chunk loadujecie to. Jest limit do 50 chunków sforsowanych i do 100 chunków claimowanych. I to jest właśnie bardzo fajna sprawa z chunk loadowaniem. Znaczy ilość chunków zaczną można zmienić w konfigu. Dodatkowo, dodatkowo mamy tutaj coś takiego jak guide i jest tutaj Edge of Engineering. Na tej paczce to jest paczka progresowa i nie możemy, na przykład mamy, zaczynamy w Stone Age'u, potem idziemy w jakby z tych Age'ów w górę, progresujemy z tym, no i po prostu ostatni Age to jest Creative Age, który nam tutaj bardzo, no po prostu to już jest endgame totalny. Draconic Age jest 13 Age'em, czyli tak naprawdę Draconic możemy zacząć dopiero w Age'u 13. I tak dla przykładu, mamy tutaj pierwszy Age. Żeby pierwszy Age zrobić, musicie zdobyć ten hammer z Industrial Crafta. Żeby zdobyć ten hammer z Industrial Crafta, żeby zdobyć ten hammer, potrzebujecie Treated Stick. Żeby zrobić Treated Stick, potrzebujecie Coke Oven. A żeby zrobić Coke Oven, potrzebujecie Lava Wood i ogólnie piec Stinkersa. Żeby zrobić lava wood, to potrzebujecie lawy i drewna. No ale po prostu musicie to zrobić, żeby po prostu mieć możliwość zrobienia rozpoczęcia industriala, ponieważ wszystkie rzeczy, no industriala, i bez tego hammera nie zrobicie industriala, proste. A bez maszyn z industriala nie zrobicie dalej progresu. Czyli na przykład, pokażę wam na przykładzie, macerator z Industrial Crafta jest mega drogi, jak widzicie. Nie, jak na początek gry. A Digital Miner, wszyscy pamiętają, nie? Jest tak drogi, czyli Quantum Query razy 4, który robi się z Iridium Reinforced Plate'ów i Ender Casing'ów. Dodatkowo Quantum Query musicie mieć. Dodatkowo Robit, który się robi z Atomic Alloy w Metallurgic Infuserze. A gdzie mi Metallurgic Infuser, znaczy Metallurgic Infuser, może nie będę pokazywał craftingu. Dodatkowo potrzebujecie Teleportation Core, który wymaga Atomic Alloy, to wymaga mechanizmu. Metallurgic Infuser, nie wiem jaki jest przepis na Metallurgic Infuser. Ja, standardowy. Steel Casing i tego. No to teraz zobacz Steel Casing. Ale żeby zrobić Steel Casing, który triggeruje Age 12, tu pisze, potrzebujecie Titanium Plate'y. A żeby zrobić Titanium Plate'y, nie wiem, który jest chyba z tych Reborna, potrzebujecie Titanium Ingot, a żeby zrobić Titanium Ingot, no po prostu to jest taki rabbit hole. Potrzebujecie Blast Furnace, a żeby zrobić Blast Furnace, to jest chyba... Znaczy, bo najlepiej jest to pokazać na przykładzie Machine Chassis z Zenderio chociaż. Tak, zgubiłem się, nie Blast Furnace. Piec! Titanium Dust, Industrial Electrolyzer potrzebujecie do tego. A Industrial Electrolyzer, żeby potrzebujecie z Industrial Electrolyzer, jest potrzebny Reinforced Iron Ingot, a żeby zrobić Reinforced Iron Ingot, potrzebujecie Alloy Smelter. A po prostu to jest taki rabbit hole, totalny rabbit hole, że wiecie o co chodzi. No, więc wszystko tu ma swój początek. Każda modyfikacja ma tu swój początek z innej modyfikacji. I to jest fajne. Co nie, Kropero? Mi się podoba. Mi też. No, i teraz tak. Na przykładzie. Klopero, jakiś dobry przykład. Ale czego? Tego progresu? No, taki Machine bardzo chassis. Dobry. Machine Chassis. Machine Chassis z Ender IO triggeruje Age 5. Żeby go zrobić, trzeba zrobić Sturdy Casing. A żeby zrobić Sturdy Casing, teraz potrzebujecie użyć Empowerera z Additional Additions.
Actually Additions. A żeby to zrobić, musicie mieć bronze item casingi i bronze plate, co wymaga industriala. No. Empower to jest age trzeci. Industrial to jest nie. Industrial to jest pierwszy, drugi kalkulator, trzeci to jest empowerer. I to wymaga też giru i tu właśnie wymaga stali, a steel robicie tylko i wyłącznie na początku z Blast Furnace z Industriala. Potem możecie pokusić się o Blast Furnace z Immersiva. Oh. Którego ja nie mam. Tak, i nie można robić charcoala w standardowy sposób. Nie można przepalać rud w piecu. Yep. No, czyli na przykład, jeżeli masz jakiś or. Nie masz, nie? No mam, tu są. Tu są. Tu są. O. Na przykład załóżmy, mamy tutaj tin o silver ore. Masz piec? Zwykły? No, electric. Electric furnace, nie da się go wrzucić. Musicie najpierw przerobić to. Bo jedynym wyjątkiem jest piec Tinkersa, gdzie możecie właśnie tutaj wrzucić i przepalić, ale piec Tinkersa na tej paczce nie podwaja orów. Czyli jeden silver ore to jest jeden ingot, nie dwa. On nie działa jak macerator. No. Czy tego teraz wrzuciłeś do Tinkera? No. Okej. Okay. Ale już ten, oddałem. No spoko, no. Boże, ja tyle silvera mam i go do niczego na razie nie używam. Dodatkowo, co tu jeszcze powiedzieć? No chyba nic nie powiedzieć. Aha, za każdy age dostaniecie trofea. Tu są akurat trofea Klopera. Jej. Jej. No i coś jeszcze chciałem. Aha, jest tutaj dodane Gendastry, Fast Leaf Decay, specjalnie, customowo. Gendastry, ponieważ pszczoły to są bardzo złe rzeczy, a jest tutaj wymoszone to w paczce, żeby właśnie zrobić pszczoły, ponieważ potrzebujecie do jednej maszyny pszczół. Oddaj jetpack. Która jest bardzo ważna. Wii. No, więc ten sezon będzie miał bardzo dużo nowości. Bardzo. Jeszcze jest Advanced Rokietery. Jak to się nazywało? Rokietry. Advanced Rokietry. Mamy tutaj jeszcze no bardzo dużo nowych modyfikacji. Co tam jeszcze? Z genera nowy Big Reactors, który się nazywa jak? Extreme. Ale Extreme. To jest to samo. Na razie to jest to samo. Dawaj kuźwa jetpack. Tu mamy farmę energii Klopera, która zrobił bardzo na początku z windmillami industrialowymi. A tylko mi zatrzymiesz karta, to cię zabiję. Kart? Ale to nic ci nie daje prawie teraz. Musi nie chciało ciągnąć kabli w górę. Ponieważ znaczy, kable mają straty. Nie chciało, tylko właśnie straty miały. No tak, mają straty, no. No ale nie chciało i też nie chciało mu się. No. No, więc tak to wygląda. Ludziska. Mamy tutaj canola seedy. Bardzo fajne rzeczy. Co, chcesz coś na podróż? Czy chcę coś na podróż? Aha, muszę ci oddać moje rzeczy, bo muszę zacząć od samego zera. Nic nie chcę na podróż. Zaczynam od zera. Twoje rzeczy, kuźwa, to jest moja rzecz, cholera. Jasne, to... Nie chcesz kawy chociaż się napić, zanim pójdziesz? Nie, tak. Ale na speed. Nie, no bo dobra. Daj mi kubek tylko. Tak no. Więc, na razie, Klopero, będę gdzieś niedaleko. No, gdzieś niedaleko to jest relatywne. Tak naprawdę to my nie będziemy na tym samym świecie, ale będziemy mogli się odwiedzać, jak coś, ludzie. To nie będzie ten sam świat. Motylek. Tak więc do roboty i idziemy na jakieś fajne miejsce. Zatrzymaj się, Michu. Na razie, Klopero, i powodzenia z tym. Co robisz? Tak więc, jasne, w cholerę rzeczy mam tego do tak na więc w podróż też z czas nagli jedziemy. Jajko. Bum.